A ty za co siedzisz? Za pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Kibica. A co to był za jeden? Nie znam. Mało lat jakiś? Mało lat. Ile on miał lat? 13. 13? Na kanale nieraz opowiadałem, jak to przestępcy pozbawiali życia policjantów, czy to Wisznia Mała, Magdalenka, czy kilka innych materiałów. Zdarza się jednak czasami tak, że zwyrodnialcem okazuje się człowiek w mundurze. To jest ułamek sekundy, jeżeli już się używa pałki, to jest ułamek sekundy i ręki nie można nieraz już zatrzymać. To jest to samo, jak od razu z samochodu się nie zatrzyma. Zawsze te parę metrów pojedzie, to samo jest jej z ręką. Nigdy od razu jej się nie zatrzyma, ona poleci, ta ręka zawsze w tym do przodu i... Pamiętaj, jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, naciśnij przycisk subskrybuj, a dzwonek znajdujący się obok pomoże Ci spersonalizować powiadomienia. Zachęcam również do dołączenia na naszą facebookową grupę Zbrodnie i Kara. Tymczasem zaczynajmy historię Przemka Czai. Dziesiątego stycznia 1998 roku. Ten dzień zapisał się czarną kartą w historii Słupska, jak i całej Polski. Tego dnia odbywał się mecz koszykówki pomiędzy drużynami Alkpol Czarni Słupsk i AZS Zagaz Koszalin. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy, a po nim kibice opuścili halę sportową. Fani Czarnych Słupsk byli zadowoleni ze zwycięstwa. Szli sporą grupą ulicami miasta. Wśród nich był 13-latek, Przemek Czaja. Długo czekał na ten mecz, sam uzbierał pieniądze na bilet. Na zawody zawsze chodził ze swoimi braćmi, jednak tym razem nie mogli mu towarzyszyć. Był to więc jego pierwszy mecz, na który poszedł sam i niestety ostatni. Mama Przemka, pani Marzena, trochę się bała puszczać chłopaka samego. Jak potem zresztą wspominała, tak prosił: mamusiu, pójdę. W końcu sam uzbierał pieniądze na bilet i był z tego bardzo dumny. Zgodziłam się. Poszedł taki zadowolony, uradowany i już nie wrócił. Jeśli chodzi o sam mecz, były to prestiżowe derby Pomorza. Tak wspominał jej jeden z uczestników. Cytat pochodzi ze strony Lechia.net. Wspomnę, że Gryf to Gryf Słupsk, a Gwardia to Gwardia Koszalin. Oba to kluby piłkarskie. Te wydarzenie pamiętam jak dziś. Zaczęło się w sobotę 10 stycznia 1998 roku. Czarni grali w kosza z AZS Koszalin, derby Pomorza, na których zawsze było gorąco. Będąc pewni, że jak zwykle zjawią się kibole Gwardii, pojawiliśmy się pod halą w kilkadziesiąt osób. Byli również Czarni. Oczywiście ich było więcej. Wszyscy chcieli lać Gwardię na zasadzie wspólnego układu jednodniowego. Długo nikt się nie zjawił, więc Czarni postanowili zerwać układ i nas zaatakowali. W wyniku przeważającej liczby Czarnych byliśmy zmuszeni się wycofać spod Gryfi. Cała akcja działa się na środku czteropasmowej ulicy Szczecińskiej. Wstrzymany został ruch. Kosa w Słupsku i walki Gryfa z Czarnymi to była wtedy norma. Wiele razy w materiałach mówiłem, że lata 90. to był dla naszego kraju bardzo trudny okres. Zmiana ustroju, rozkradanie tego, co pozostało po socjalizmie, bezrobocie, inflacja. Takie okoliczności tworzą bezwzględną przestępczość. Od tej zorganizowanej po bardziej lokalną, osiedlową. W tej dekadzie sport był częściej kojarzony nie z sukcesami sportowymi, a z chuligaństwem stadionowym, który wtedy przechodził prawdziwy rozkwit. O tym opowiadałem wiele razy na kanale. Regularnie burdy stadionowe trafiały na pierwsze strony dzienników telewizyjnych, ale to właśnie śmierć Przemka Czai stała się w pewien sposób symbolem tego wszystkiego. Po skończonym meczu grupa 100 słupskich kibiców szła z hali Gryfia ulicami miasta. Jedni kierowali się do domów, inni na imprezę. Kibicom towarzyszył policyjny radiowóz, w którym znajdowało się dwóch funkcjonariuszy: Dariusz Woźniak i Robert K. W pewnym momencie na ulicy Szczecińskiej kibice zaczęli przechodzić na zielonym świetle, a że było ich dużo, to nie wszyscy zdążyli, więc reszta musiała przejść na czerwonym. To wystarczyło, by Dariusz Woźniak wyskoczył z radiowozu i ruszył wściekły w stronę kibiców, którzy na jego widok zaczęli uciekać. W pewnym momencie ekspolicjant dopadł do Przemka Czai i zaczął go układać pałką. Bił go w głowę i szyję. Po chwili chłopiec leżał nieprzytomny w kałuży krwi. Pozostali rzucili mu się na pomoc, ale policjant zaczął ich odganiać, uniemożliwiając udzielenie pomocy. Dodam, że w czasie, kiedy Woźniak miał wyskoczyć do kibiców, drugi policjant został w radiowozie. Według niektórych źródeł funkcjonariusze po całym zdarzeniu mieli siedzieć w radiowozie i jeść. Jak wspominała potem świadek Marzena Szuba, pędzili radiowozem, jakby chcieli nas rozjechać. Jeden wyskoczył z samochodu, gonił nas i układał pałą. Nie widziałam, jak ten chłopiec się przewrócił. Podeszłam, gdy już leżał we krwi.
Z kolei inny świadek, Tomasz Dadel, mówił, że widział dokładnie, jak około 40-letni funkcjonariusz uderza Przemka pałką policyjną w twarz. Padł, a policjant odszedł. Nie chciał mu pomóc. Wróciliśmy więc go ratować. Wedle Agnieszki Łachudy, kobiety mieszkającej w budynku obok miejsca tragedii. W momencie ciosu Przemek odwrócił się i dlatego dostał w twarz. Chciała mu pomóc, ale policjanci nas odganiali. Gdy prosiłam o wezwanie karetki pogotowia, siedzieli i jedli sobie w radiowozie. Nie chcieli nic zrobić. Dobrym policjantem byłeś? Bardzo dobrym. Bardzo? Bardzo. Bardzo? Bardzo. Grupa kibiców zaczęła zbierać się wokół nieprzytomnego chłopca, chcąc go uratować. W międzyczasie podjechał drugi radiowóz. Świadkowie błagali policjantów o ratunek, wezwanie pogotowia. Zaczęli też ściągać swoje kurtki i mówić, żeby rozłożyli je w radiowozie, jeśli boją się go zabrudzić, i żeby zabrali Przemka do szpitala. Czas uciekał, karetki pogotowia nie było. Wkrótce wrócił Dariusz Woźniak i zaczął odganiać pałą ludzi, którzy chcieli ratować chłopca. Niektórzy z szalikowców zaczęli krzyczeć: biała pała, znak p***. Po kilkunastu minutach w końcu na miejscu zjawiła się karetka. Ratownicy podjęli kilkunastominutową reanimację. Niestety już za późno. Przemek zmarł około godziny 20:20. Rodzice chłopca dowiedzieli się, że ich syn został pobity od jego starszego kolegi. Wsiedli szybko w taksówkę i pojechali do szpitala. Tam rozpoznali ciało. Jak mówiła potem mama Przemka, widać było odbicie pałki na policzku, szyi i karku. Przerwana została tętnica szyjna. Nastąpił wylew, krwiak. Krew poszła z uszu, nosa i ust. Te obrażenia zdają się potwierdzać relacje świadków o wielokrotnym uderzeniu i tym samym zaprzeczają temu, co w reportażu "Zabić go" mówił Dariusz Woźniak. No i co z tego? Media pisały, a sprawa sądowa nie udowodniła tego, że ja go lałem 15 tysięcy razy. Na początku krążyła też informacja, że to jeden z kibiców zabił drugiego, co szybko zdementowano. Wspominał o tym również jeden z kibiców, którego relacje znajdziemy na Lechia.net. Po kilku godzinach w wiadomościach Radia Wigor podali, że po meczu pod halą doszło do awantury i kibic Gryfa zabił kibica Czarnych. Nie mogłem w to uwierzyć, byłem przerażony. Mówiło się wtedy, że Słupsk to taki mały Kraków, ale uważałem, że jakieś zasady u nas jednak są. W każdym razie w nocy z soboty na niedzielę z 10 na 11 stycznia policja ograniczyła się do lakonicznego komunikatu, że przed i po meczu doszło do zajść sprowokowanych przez kibiców, którzy rzekomo mieli pobić się między sobą. W niedzielę 11 stycznia około godziny 14 ponad 400 kibiców obu słupskich klubów spotkało się na miejscu tragedii. Wbili w ziemię drewniany krzyż z napisem. Tu został bestialsko zamordowany 13-letni kibic Czarnych przez oficera policji. Oprócz tego była tam kartka z napisem: tu zginął Przemek, bo był kibicem. Powiesili na nim również pamiątkowy szalik. Potem ruszyli na miasto. Na alei 3 maja omal nie doszło do kolejnej tragedii. Szalikowcy ruszyli w stronę jadącego za nimi radiowozu. Wtedy policjanci pokazali broń. W ich stronę poleciał kamień. Na szczęście skończyło się tylko na słownych utarczkach. Również 11 stycznia patomorfolog Waldemar Golian przeprowadził sekcję zwłok Przemka Czai. Gdy były znane już jej wyniki, przed prokuraturą rejonową w Słupsku zwołano konferencję prasową. Ówczesny szef prokuratury Stanisław Szlachetka wydał oświadczenie, że śmierć Przemka Czai mogła być skutkiem uderzenia w słup trakcyjny, gdy chłopiec uciekał przed policjantem. Tylko wtrącę, że Stanisław Szlachetka był prokuratorem, który w stanie wojennym sądził opozycjonistów. Był także na listach tajnych współpracowników komunistycznych organów represji. Po usłyszeniu tego kibice byli wściekli. Przecież widzieli, jak Dariusz Woźniak bił Przemka. Budynek prokuratury został obrzucony kamieniami. Poleciały szyby w oknach. Grupa młodych ludzi zaczęła krzyczeć: śmierć za śmierć. M.O. Gestapo. Wyniki sekcji zwłok zostały odebrane jako próba zatuszowania winy Dariusza Woźniaka. Druga sekcja zwłok Przemka Czai odbyła się w Akademii Medycznej w Gdańsku. Decyzję podjęto w celu faktycznego ustalenia przebiegu wydarzeń. Chodziło głównie o to, by wyjaśnić, czy do śmierci chłopca doszło w wyniku faktycznego zderzenia ze słupem. Sugerowano to również tym, że w Akademii Medycznej w Gdańsku są lepsi fachowcy i lepszy sprzęt. Jak się okazało, po sekcji w Gdańsku Przemek Czaja zmarł w wyniku uderzenia pałką policyjną. Dokładniej na skutek krwiaku przymózgowego powstałego w wyniku uderzenia tępym obłym narzędziem. 12 stycznia ogłoszono w Słupsku dwudniową żałobę. Ówczesny rzecznik prasowy komendanta głównego policji Paweł Biedziak powiedział, że komenda wojewódzka policji wszczęła postępowanie dyscyplinarne, a policjant, który pobił chłopca, zostanie zawieszony w czynnościach służbowych.
Do Słupska wysłano też pracownika Inspektoratu Komendy Głównej Policji. Ostatecznie tego samego dnia Dariusz Woźniak został aresztowany pod zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci oraz za przekroczenie uprawnień poprzez nieuzasadnione użycie pałki policyjnej i uderzanie nią chłopca w głowę, czego robić nie wolno. Szef MSWiA skierował do Słupska komisję, w skład w której weszło m.in. dwóch wiceministrów oraz komendant główny Marek Papała. Po południu do Słupska przyleciała specjalna komisja z komendantem głównym Markiem Papałą, aby sprawdzić, czy policja prawidłowo reagowała. Jeszcze wczoraj wieczorem prokurator zadecydował o aresztowaniu policjanta podejrzanego o spowodowanie śmierci Przemka Czai. Zdaniem prokuratora przesądziły o tym wyniki prowadzonego śledztwa. W mieście w nocy z 11 na 12 stycznia 1998 roku wybuchły zamieszki, które trwały kilka dni. Tak wspominał to jeden z kibiców. Oburzenie było ogromne. Nie dość, że chciano nas najpierw obarczyć za śmierć Przemka, to okazało się, że winnym zbrodni był milicjant, największy wróg kibica. Telefony na mieście się zagotowały. Umówiliśmy się na drugi dzień w niedzielę rano. Informacje, że przyjedziemy na miejsce zdarzenia, dostali również czarni. Ta noc była dla mnie nieprzespana. Nie jestem nawet w stanie opisać, co wtedy czułem. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że za kilkanaście godzin Słupsk stanie się areną walki kibiców i społeczeństwa z milicją, a wydarzenia te będą pokazywane we wszystkich stacjach telewizyjnych, łącznie z CNN. Hordy młodych ludzi, kibiców, zaczęły rzucać kamieniami, koktajlami Mołotowa w stronę policjantów. Demolowano samochody, tworzono płonące barykady. Wyrywano też płyty chodnikowe, ławki, kosze. Jeden z kibiców zrobił kukłę policjanta, którą potem razem z innymi podpalił. Żądano śmierci policjanta odpowiedzialnego za śmierć Przemka Czai. Policjanci odpowiedzieli gazem łzawiącym i łapankami. Chuligani zbierali się też przy komisariatach czy szkole policyjnej. Kibice zapowiedzieli, że walki z policją będą trwać dokładnie 13 dni i 13 nocy, bo tyle lat miał Przemek Czaja. Zniszczono wiele radiowozów. Wkrótce do walki z kibicami wjechały stare PRL-owskie Nysy. Rannych zostało 72 policjantów. Zatrzymano 259 osób, z czego 84 nietrzeźwe, z 56 nieletnich zatrzymanych przez policję, 54 było nietrzeźwych. Straty ponieśli też właściciele sklepów czy kiosków, w których powybijano szyby lub zdemolowano wystawy sklepowe. Poszkodowanych zostało również 20 osób cywilnych. Wtedy uznano, że były to największe zamieszki w Polsce po 1989 roku. Jak przekazał potem nadkomisarz Marek Dłutowski, rzecznik prasowy słupskiej policji. Sąd dla nieletnich rozpatrzy 32 sprawy młodych ludzi. Przed kolegium do spraw wykroczeń będzie w sumie odpowiadać 251 osób. Sprawy 27 rozpatrzono w trybie przyspieszonym, wymierzając grzywny od 100 do 700 zł. Przy czym warto nadmienić, że minimalna pensja wynosiła wtedy 500 zł, średnia 1200, więc przeciętny człowiek zarabiał około 700-800 zł. Temat zamieszek i walk na ulicach Słupska został szybko podchwycony przez media. Do miasta zjechało dużo ekip telewizyjnych, na bieżąco relacjonowano całą sytuację. Nawet zagraniczne media, jak wspominał cytowany kibic, na przykład na antenach CNN i BBC. To, co też przyciągało uwagę, to to, że w walkach z policją biorą udział również osoby niepełnoletnie, a nawet młodsze od Przemka Czai. Osoby dorosłe z kolei często są pod wpływem alkoholu. Ponadto fanatycy różnych drużyn, nie tylko tych w Słupsku, zakopały między sobą topór wojenny. Zjeżdżali się, by pomścić śmierć młodego kibica. Ówczesny prezydent Słupska Jerzy Mazurek, zszokowany tym, że w ulicznych demonstracjach biorą udział dzieci, nawet w wieku 8 lat, wystąpił do wojewody z propozycją, by ograniczyć czas przebywania dzieci na ulicach w godzinach od 20 do 6 rano. Wprowadzono również zakaz sprzedaży alkoholu. Ze względu na to, że wśród awanturujących się przeważają pijani, władze miasta w południe wprowadziły aż do odwołania zakaz sprzedaży alkoholu. Taka sytuacja, jaka miała miejsce w dniu wczorajszym w mieście, uważamy, że nas uprawniała do podjęcia takiej decyzji. Z tego powodu, gdyż zarówno z naszych obserwacji, jak i osób postronnych wynikało, że alkohol w znacznym stopniu przyczynił się do agresywności zachowań. Władze chcą też ograniczyć młodzieży możliwość poruszania się w nocy po mieście. Z przerażeniem stwierdziliśmy, że na ulicach Słupska w nocy jest mnóstwo dzieci. Są to dzieci w wieku od 8 do 15 lat. Dlatego też wystąpiłem z propozycją do wojewody, by ograniczyć przybywanie dzieci w godzinach od 20 do 6 rano w trosce właśnie o te dzieci.
Najprawdopodobniej wojewoda nie wprowadzi godziny ochronnej dla młodzieży ze względu na brak podstaw prawnych. Tym bardziej, że podobna radomska akcja Małolat wzbudziła wiele kontrowersji. NSZZ policjantów zarzucił mediom podżeganie do udziału w zamieszkach. Z tego tytułu do prokuratury złożono wniosek przeciwko dwóm stacjom radiowym, Wigor i Radio City. Decyzję poparto m.in. dowodem w postaci audycji, która odbyła się tuż przed wybuchem zamieszek, w której relacjonując panującą wówczas sytuację, jeden z reporterów podał częściowo poprawne dane osobowe aresztowanego policjanta jako Grzegorza Woźniaka, a nie Dariusza Woźniaka. Dodano do tego jego rysopis i stopień zawodowy, przez to miały zostać wybite szyby w mieszkaniu Woźniaka i narażono na niebezpieczeństwo jego żonę i dzieci. Najbardziej to ucierpiała moja rodzina z tego względu, że rozpadło się i małżeństwo moje i dzieci musiałem oddać innym osobom na wychowanie, żeby nie zostały zabrane do domu dziecka, bo miały być takie, że jeżeli nie znajdę, no to zostaną do domu dziecka one oddane. W związku z czym musiałem przekazać sądownie opiekę innym osobom. Bogdan Borusiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, który stał na czele zespołu MSWiA badającego tragedię w Słupsku, zarzucił mediom nieodpowiedzialność, pogoń za sensacją i podgrzewanie nastrojów. Jak sam powiedział, media odegrały rolę nie tylko informacyjną, ale także w pewnej mierze inspirującą. W pierwszym okresie media lokalne, później media ogólnopolskie zachowały się nieodpowiedzialnie. Pogrzeb Przemka Czai odbył się 14 stycznia 1998 roku na cmentarzu starym w Słupsku. Wicepremier Janusz Tomaszewski poinformował, że jeżeli podczas zapowiadanej przez kibiców manifestacji w dniu pogrzebu Przemka Czai dojdzie do złamania prawa, policja użyje siły. W pogrzebie uczestniczyło blisko 3000 osób. W dniu pogrzebu rodzice Przemka obchodzili swoją 20. rocznicę ślubu. Byli tam kibice z różnych stron kraju, koledzy i koleżanki chłopca, mieszkańcy Słupska, a także parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz. Była tam m.in. żona ówczesnego premiera RP, która powiedziała, że uczestniczy w pogrzebie poprzez swoje współczucie dla rodziny z powodu śmierci dziecka. Zamiast mundurowych porządku pilnowali porządkowi wyznaczeni przez władze kościelne. Pogrzeb trwał blisko 3 godziny. Trumnę Przemka ukrytą flagą klubową w drodze na cmentarz nieśli kibice. Z odmową spotkała się propozycja zakupu wieńca i wystawienia warty honorowej, które policja zaproponowała rodzinie. Jedną z przemów pożegnalnych wygłosiła dyrektor szkoły podstawowej nr 4 w Słupsku, do której uczęszczał chłopiec Jolanta Wiśniewska. Z ogromnym bólem i żalem przyjęliśmy w szkolnej społeczności wiadomość o twojej, Przemku, śmierci. Pozostaniesz w naszej pamięci takim, jakim byłeś. Będziemy pamiętać jasnowłosego, uśmiechniętego chłopca, z którego oczu można było wyczytać ciekawość świata i dobroć. Tą dobrocią i pokojem dawałeś przykład innym. Żegnamy cię, Przemku. Spoczywaj Bogu. Mówiąc te słowa do mikrofonu, w drugiej ręce trzymała żółtą różę. Robert Gerda, przywódca kibiców czarnych, pożegnał Przemka następującymi słowami. W naszym sektorze zawsze będzie czekało jedno miejsce dla ciebie. Kochamy cię. Pogrzeb pomimo obaw przebiegł w spokoju. Rodzice Przemka, władze, przedstawiciele kościoła oraz wiele różnych organizacji wystosowali apele o spokój. W trakcie pogrzebu nie było żadnych awantur. Nastrój przygnębienia i żalu w sposób widoczny dotknął także mężczyzn. Wielu z nich ocierało po prostu łzy. W czasie pogrzebu porządku na ulicach Słupska pilnowało kilkuset policjantów. W obwodzie były jeszcze dwie kompanie, czyli dodatkowych 300 policjantów, w tym jednostki antyterrorystyczne i gotowy do natychmiastowego użycia śmigłowiec. Kiedy trwał pogrzeb, policja bardzo dokładnie przeczesała ulice, podwórka, bramy i zaułki. Na przykład w bramie przy ulicy Wojska Polskiego 8 znaleziono kilkadziesiąt butelek z benzyną i kamienie przygotowane na ewentualne walki. Policyjny sztab otrzymał informacje od policji z innych województw o grupach kibiców wybierających się do Słupska. Najwięcej przybyło ich z Wrocławia, Katowic i Poznania. Była także reprezentacja Warszawy, kibiców Legii. Wracająca z pogrzebu Przemka, licząca ponad 1000 osób grupa kibiców, która podążała w kierunku dworca, spostrzegła w alei Henryka Sienkiewicza grupę policjantów w pełnym rynsztunku. Od pochodu kibiców odłączyło się kilkadziesiąt osób, które kamieniami, fragmentami wyrwanych ławeczek i prętami obrzucili policjantów. Ci wycofali się. Po tym incydencie kibice pomaszerowali w kierunku dworca. Z kolei na ulicy Szczecińskiej w radiowozie drogówki zostały wybite szyby. Również po samym pogrzebie, m.in. z powodu opóźnienia pociągu, przybyła ponad 60-osobowa grupa kibiców z Gdańska. Policjanci wylegitymowali ich i przekonując, że jest już po uroczystościach, wsadzili do pociągu powrotnego.
Jak powiedział potem jeden z policjantów, przyjęliśmy zasadę, że nie można dopuścić do zawładnięcia miastem przez młodych ludzi, często będących pod wpływem alkoholu, bo opanowanie sytuacji byłoby wtedy bardzo trudne. Po uroczystościach pogrzebowych policja nie pozwalała na wchodzenie agresywnych grup do centrum. Doszło do drobnych starć i przepychanek. Grupy te kierowano albo na miejsce śmierci Przemka, albo w policyjnych konwojach na dworzec. Również na miejscu tragedii z zebranymi ludźmi rozmawiali wojewoda, prezydent miasta, posłowie, ksiądz, próbując załagodzić sytuację i negocjować z nimi spokojne rozejście się do domów oraz powrót do rodzinnych miejscowości. Tak wspominał pogrzeb jeden z kibiców. Po pogrzebie cały tłum ruszył w miasto w poszukiwaniu psiarni. Znaleziono trochę w okolicy Sienkiewicza. Ja z kolesiem wylądowaliśmy na dworcu, gdzie spotkaliśmy m.in. Petrochemię. Stamtąd we trzech, my i lechista S, trochę obolałą nogą, oglądaliśmy, jak cały tłum przelewa się przez Wojska Polskiego. Takie nadciągające tornado. W dzień pogrzebu doszło do kilku małych starć, ale w porównaniu z niedzielą i poniedziałkiem to był pikuś. Myślę, że było to po prostu niemożliwe. Za duża masa ludzi, było po prostu za ciasno. Kolędowałem tego dnia do późnego wieczora. Ziomków z Gdańska trzeba było wprowadzić na dworzec od tyłu, bo front był już opanowany przez milicję sprowadzoną m.in. ze Szczecina i Gdańska. Jaki paradoks, kiedyś słupskiej szkółki jeździli bić demonstrantów w Gdańsku, a teraz nie mogli sobie poradzić i musieli prosić o posiłki. Wkrótce na ulicach Słupska zapanował spokój. W poniedziałek 12 stycznia 1998 roku, kiedy do Słupska przybyli zastępca komendanta głównego, okazało się, że nikt nie koordynuje działań funkcjonariuszy na mieście. Nie ma sztabu dowodzenia, ani osób odpowiedzialnych za działania w mieście, a informacji operacyjnych nie ma kto przyjmować i wykorzystywać przy podejmowaniu bieżących decyzji. Nie zrobiono map sytuacyjnych, ani nie zaplanowano ilu ludzi i jakich środków trzeba użyć, ilu mieć w obwodzie. W wyniku ujawnienia tych nieprawidłowości odwołany ze stanowiska został m.in. komendant wojewódzki. Nastąpiły też tymczasowe pewne zmiany w postępowaniu policji w stosunku do obywateli. Mówimy o latach 90., gdzie służby mundurowe znane były z brutalności. Zacytuję wspomnienia jednego z kibiców. Po tych wydarzeniach całe życie w mieście uległo zmianie. Każdy Słupczanin, który wyjeżdżał w Polskę, czy to na wakacje, czy cokolwiek, był utożsamiany z zamieszkami. Milicjanci na jakiś czas spokornieli. Pamiętam sytuację, jakoś miesiąc, może dwa później, pod nocnym ABC przy rynku, spotkała się grupa kilkunastu kiboli Gryfa, popijając sobie napój optyczny. Podjechała milicja jeszcze poobijaną suką i dobry wieczór, panowie, i tak dalej. Pełna kultura. Na dobre ruszyło także śledztwo. Za sprawą ówczesnej minister sprawiedliwości Hanny Suchockiej postępowanie przygotowawcze przeniesiono do prokuratury w Elblągu. Jej zdanie wymagało tego zapewnienie spokojnych warunków pracy z dala od presji wzburzonego społeczeństwa. Samo śledztwo trwało 5 miesięcy. Przesłuchano w nim 150 świadków. W większości byli to kibice i kilkunastu policjantów. Ponadto w lokalnej prokuraturze w Słupsku doszło do matactwa. Chodziło o to, że chciano wmówić, że Przemek Czaja zginął od zderzenia ze słupem trakcyjnym. Tak chwilę po zatrzymaniu policjanta zresztą wypowiadał się prokurator. Wydaje się, że najprawdopodobniej próbując ratować sytuację. Funkcjonariusz policji Grzegorz W. dokonał interwencji przekraczając swoje uprawnienia. To znaczy użył pałki w stosunku do tego nieletniego chłopca i w następstwie tego niezasadnego użycia pałki doszło do gwałtownego zderzenia chłopca z słupem trakcji trolejbusowej. Sam woźniak nawet przyznał, że wersja ze słupem była absurdalna. Nie zna szczegółów, lampa ale... stoi co najmniej 8-10 metrów dalej od miejsca, gdzie on zginął. To jak ja go mogłem o lampę? Idź sobie na miejsce, pojedź, zobaczyć gdzie jest pomniczek, czyli tam gdzie zginął, zobaczyć gdzie jest latarnia i dopiero sam będziesz widział, czy to jest możliwe, żeby tego. Dobra. Druga sekcja zwłok, jak wspominałem, przeprowadzona w Akademii Medycznej w Gdańsku dwa dni po śmierci Przemka, wykluczyła, by zmarł on od uderzenia głową w metalowy słup, jak sądzono po pierwszej sekcji, przeprowadzonej w Słupsku. Wykazała ona jednoznacznie, że bezpośrednią przyczyną jego śmierci był wylew spowodowany przerwaniem tętnicy kręgowej w następstwie silnego uderzenia w głowę przedmiotem, którego kształt odpowiada policyjnej pałce. Sekcja zwłok wykazała także ślady po pałce na ramieniu chłopca. Nie było wątpliwości, że ciosów było więcej niż jeden, wbrew temu, co twierdził później woźniak w telewizji.
Po wynikach tej sekcji prokuratura w Elblągu zmieniła kwalifikację prawną czynu i Dariusz Woźniak miał odpowiadać za umyślne pobicie Przemka Czai i nieumyślne spowodowanie jego śmierci. Groziło mu od 2 do 15 lat więzienia. Proces policjanta rozpoczął się 16 grudnia 1998 roku. Zdążył on opuścić areszt śledczy po wpłaceniu 5000 zł kaucji, którą wyznaczył Sąd Wojewódzki w Koszalinie. Samą kaucję zapłacił NSZZ policjantów. Dariusz Woźniak złożył też wniosek o przejście na emeryturę, który przyjęto. Z należną mu odprawą znalazł się poza strukturami policji. Na ławie oskarżonych zasiadł także Robert K., drugi policjant, który towarzyszył mu 10 stycznia. Był on sądzony z artykułu o nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w zagrożeniu życia. Nie reagował na wołanie świadków o wezwanie pomocy, a mógł przecież wezwać karetkę przez radio. Na procesie odpowiadał z wolnej stopy. Nie został też od razu zawieszony. Zrobiono to, gdy postawiono mu oficjalnie zarzuty. Obaj nigdy nie przyznali się do winy. Na procesie zeznawali też lekarze, którzy odbierali Przemka z karetki pogotowia. Jak sami powiedzieli, stan chłopca był bardzo ciężki. Nasza rola ograniczyła się tylko do stwierdzenia śmierci. 6 policjantów zeznawało przed sądem, że nie widzieli, jak Woźniak bił chłopca, jednak ich zeznania nie wniosły nic nowego do sprawy. Zeznawali też świadkowie dramatycznych wydarzeń, którzy na własne oczy widzieli, jak policjant układa pałką Przemka Czaję. Zeznawali również przełożeni policjanta, którzy chwalili podwładnego m.in., że był dobrym funkcjonariuszem i dostał nagrodę MSW. Dariusz Woźniak został początkowo skazany na 6 lat pozbawienia wolności, a Robert K. na 8 miesięcy pozbawienia wolności. Jeśli chodzi o wyrok dla Woźniaka, to rodzice Przemka Czai i prokurator nie byli z tego zadowoleni i odwołali się, oddając sprawę do sądu apelacyjnego w Gdańsku. W połowie maja 2001 roku tenże sąd skazał byłego policjanta Dariusza Woźniaka prawomocnym wyrokiem na karę 8 lat pozbawienia wolności. Sąd uzasadnił wyrok sposobem działania oskarżonego polegającym na zaatakowaniu 13-letniego chłopca, który nie stwarzał bezpośredniego powodu do zastosowania agresji. Jak uzasadnił też sędzia Rafał Malarski. Szczególne oburzenie budzi to, że sprawcą był policjant, od którego należałoby się spodziewać ochrony, opieki i zapewnienia bezpieczeństwa. Wyrok ten był już ostateczny, jednak jak powiedziała mama Przemka, nadal uważam, że kara jest niewspółmiernie niska, ale lepsze to już niż pierwszy wyrok sądu okręgowego w Koszalinie, który skazał Woźniaka na 6 lat za pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Pomorska policja miała zapłacić rodzicom Przemka Czai 300 000 zł odszkodowania. Taki wyrok wydał Sąd Okręgowy w Gdańsku. Pieniądze te miały być wypłacone im po połowie. Wcześniej rodzice chłopca domagali się 500 000 zł, policja złożyła apelację od zasądzonej kwoty 300 000 zł. Z kolei Sąd Apelacyjny w Gdańsku we wrześniu 2005 roku odrzucił wszystkie argumenty prawników Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i uznał, że są bezpodstawne. Także kwota 300 000 zł pozostała bez zmian, a rodzice Przemka Czai mieli dodatkowo otrzymać z policyjnej kasy 5 000 zł kosztów poniesionych na sądową dogrywkę. Jedną z kwestii podnoszonych przez prawników Komendy Wojewódzkiej Policji była rzekomo zbyt wysoka kwota zadośćuczynienia. Ich zdaniem nie stały za nią żadne rzetelne wyliczenia, a powinna być proporcjonalna do dochodów rodziny zabitego. Jak skomentowała to później sędzia Maryla Domel-Jasińska Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Wynikałoby z tego, że osobom mniej zamożnym lub mieszkających na terenach o wysokim bezrobociu należy się mniejsze zadośćuczynienie. Absolutnie nie można się zgodzić z takim rozumowaniem. Co było podstawą przyznania zadośćuczynienia? Więź duchowa i emocjonalna łącząca rodziców i dziecko. Zdaniem sądu jest to chronione prawem dobro osobiste człowieka. W tym przypadku bezprawny zamach dotknął dóbr osobistych zarówno dziecka, jak i jego rodziców. Rodzice Przemka po wszystkich procesach powiedzieli: nikomu nie życzymy śmierci dziecka. Czujemy wielki ciężar i smutek, od którego nie sposób się uwolnić. Udrękę zwiększały ciągnące się latami procesy. Zasądzoną kwotę sąd przyznał już 8 miesięcy temu i policja zapowiedziała, że nie będzie już więcej zabiegać o zmianę wyroku. Potem jednak w ostatniej chwili złożono przeciwko nam odwołanie. Mamy ogromny żal do komendanta pomorskiej policji Janusza Bieńkowskiego, że postanowił się jeszcze raz targować. Na pewno w jego rodzinie też są dzieci. Powinien lepiej zrozumieć naszą sytuację. Przemek chciał być stolarzem. Mamy jeszcze 3 synów. Najstarszy już pracuje, jest żonaty. Średni studiuje w Słupsku pedagogikę. Najmłodszy jest w 1. klasie gimnazjum.
później sam Dariusz Woźniak został zobligowany przez sąd, że ma zwrócić policji całą kwotę, która ta musiała wypłacić rodzicom Przemka. Z byłym policjantem zawarto ugodę. Spłatę 354 618 zł rozłożono na 1773 miesięczne raty. Każda wynosi 200 zł. Zajmie to 148 lat. Sam zainteresowany uzasadniał to trudną sytuacją materialną i tym, że musi płacić alimenty. Dariusz Woźniak odbywał wyrok w Starogardzie Gdańskim. Jednak zaraz po tym, jak został skazany, to cały czas wraz z Robertem K. odwlekali odbycie zasądzonej kary, przedstawiali wyniki badań lekarskich, które wskazywały na zły stan zdrowia, który uniemożliwia im pobyt w zakładzie karnym. Dopiero w maju 2000 roku Koszaliński Sąd Okręgowy zdecydował, że Dariusz Woźniak ma trafić do więzienia. Niedługo potem takie samo orzeczenie wydano wobec Roberta K. Woźniak kilka miesięcy później zgłosił się samemu do zakładu karnego. Robert K. miał stawić się tam w listopadzie, czego jednak nie zrobił. Rozesłano za nim list gończy. Jak powiedział potem rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, podkomisarz Dorota Knap. List gończy dotarł do nas po południu 9 stycznia. Dzień później był już w naszym areszcie. Nie mieliśmy problemów z jego odszukaniem, nie stawiał oporu funkcjonariuszom. Dariusz Woźniak wyszedł na wolność po odbyciu połowy kary, czyli 4 lat. Został zwolniony na wniosek aresztu śledczego w Starogardzie Gdańskim. Kiedy dziennikarze i inni pytali w tym areszcie, dlaczego Woźniak został zwolniony, to nikt nie potrafił sobie przypomnieć. Zaraz po zwolnieniu Dariusz Woźniak jakby zapadł się pod ziemię. Pytano o niego m.in. w kamienicy, w której mieszkał, ale nikt nic nie wiedział. Ponoć panowała tam zmowa milczenia. Dla rodziców Przemka Czai wiadomość o tym, że zabójca ich syna wyszedł na wolność i chodzi po ulicach, była druzgocąca. Jak wspominał Jan Czaja, ojciec Przemka. Nie chciałem na początku uwierzyć, gdy znajomi mówili, że on chodzi spokojnie po mieście. Kiedyś na ulicy zobaczył go Mariusz Czaja, starszy brat Przemka. Był w takim szoku, że po przyjściu do domu dopiero po godzinie wykrztusił z siebie, że go widział. Rodzice Przemka bali się go spotkać. Co jakiś czas dowiadywali się od znajomych i innych osób, że gdzieś go widzieli. Bolało ich też to, że on sobie spokojnie żyje na emeryturze. Matka Przemka twierdziła, że nie wierzy w jego resocjalizację. Swoje życie określali jednym terminem – wegetacja. Od śmierci syna bardzo się zmienili, nigdy nie pogodzili się z jego śmiercią i twierdzą, że czas nie leczy ran. Chodzą na jego grób prawie codziennie. Przemek Czaja urodził się 7 lipca 1984 roku. Pasjonował się sportem, zwłaszcza koszykówką. Chociaż był niskiego wzrostu, to marzył o zostaniu koszykarzem. Oprócz tego bardzo chciał nauczyć się fachu stolarza i tak zarabiać na życie. Być może by mu się udało, bo jak twierdziła jego mama, miał spore zdolności manualne. Bardzo też lubił zwierzęta, często im pomagał, opiekował się nimi. Kilka miesięcy po jego śmierci w miejscu, gdzie zginął, władze miasta zdecydowały się postawić pamiątkowy obelisk. Pisze na nim: w tym miejscu 10 stycznia 1998 roku zginął tragicznie Przemek Czaja. Zawsze, gdy jest rocznica śmierci chłopca, to zbiera się tam jego rodzina, koledzy i kibice. Palą znicze, kładą kwiaty. W hali Gryfia upamiętniono go, dedykując mu krzesełko numer 105. W pierwszą rocznicę śmierci chłopca ponownie doszło do starć i zamieszek z policją. Dla jednych był to czas pamięci, modlitwy, zadumy, a dla innych okazja do wszczęcia burt. Tego dnia od samego rana po Słupsku krążyły grupy chuliganów w Trójkącie, dworzec PKP, centrum miasta, obelisk upamiętniający Przemka. Podchmieleni ludzie często zaczepiali też przechodniów na ulicach, mimo iż było ich tego dnia niewielu. Oprócz tego ich agresja przeniosła się na młodzież kwestującą w ramach 7. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O godzinie 11 rozpoczęła się msza święta w intencji Przemka w kościele świętego Jacka. Przez kilka minut uczestniczyła w niej garstka kiboli. Po barwach klubowych można było rozpoznać pseudokibiców z Gdyni, Elbląga, Szczecina, Wrocławia. Mniejsze grupy przybyły z Łodzi i ze Śląska. O 16.30 doszło do poważniejszych starć. Grupa chuliganów obrzuciła kamieniami prywatne samochody, ponieważ policyjnych nie było. I to było powodem wkroczenia do akcji oddziału zwartych policji. Przeciw funkcjonariuszom stanęła 150-osobowa grupa pseudokibiców, w ponad połowie złożona z przyjezdnych. Zaatakowali kordon policyjny na ulicy Kołłątaja. Wycofując się, przeszli Aleją Wojska Polskiego, wybijając szyby wystawowe oraz niszcząc reklamy sklepów. Na ulicy Tuwima przewrócili i zniszczyli radiowóz należący do drogówki. Jeszcze tego samego dnia zapanował spokój. Dariusz Woźniak karierę zaczął w 1982 roku w oddziałach ZOMO, no bo jakby inaczej. To też tłumaczyłoby próbę matactwa byłego komunistycznego prokuratora.
Po wyjściu z więzienia wyprowadził się ze Słupska, bo ponoć nie miał tam łatwego życia. Jego dalsze losy nie są mi dokładnie znane. Ponoć pracował w jakiejś galerii handlowej jako ochroniarz. W 2003 roku Athena Savidis i Grzegorz Siedlecki wyprodukowali film dokumentalny pod tytułem Zabić go, który pokazywał kilka dni z życia Woźniaka w więzieniu. Woźniak przebywał tam w celi wraz z dwoma innymi mężczyznami, którzy zostali skazani za zabójstwo, w tym jeden za zabójstwo policjanta. W rozmowie z nimi wyjawia, że nie czuje się winny i że nawet nie wie, czy to naprawdę on zabił chłopca. Nie zamierza też przepraszać jego rodziny. Nigdy nie okazał skruchy, a 13-letniego chłopca uważał za bandytę, którego nie dałoby się przywrócić społeczeństwu. Nie pójdę nawet na cmentarz. Z tego względu, że nie będę się poniżał do tego, że będę przepraszał chuliganów. Ale nie, to 13-letni był chłopak. Ale czy ty wiesz, że... W każdej chwili, tak jak ci mówię, nie? Może on się odwrócić z tego chuliganstwa, rozumiesz, na dobrą drogę? No, miał na to szansę, ale cały czas. Ale ten Przemek Czaja, ty mu życia nie dałeś i ty nie możesz mu tego życia odbierać. Powinieneś wyjść, iść na ten cmentarz. A co ja go zbawię? Ale ty, pójściem? Byś poszedł do rodziców, poprzepraszał, poszedł na ten cmentarz, jakieś kwiaty tam położył. Nie, ja się nie będę się poniżał. Ale nie, po prostu, żebym rodzinę chuliganów... I chuligana przepraszam. I tam ale ty mu nie dałeś życia, tak samo jak ja zabiłem. To wszystko w tym materiale. Do zobaczenia w kolejnych.